Oglądałem, kurwa. Boję się, co on powie, tak szczerze. Konwersacji w ten sposób z Oskar. Słuchajcie. Cześć. Może trudno jest mi nagrać ten materiał, ale chciałbym, żebyście zobaczyli sytuację z mojej perspektywy. 15 grudnia odezwała się, ale 15 grudnia. Do mnie swoje zdjęcie pewna dziewczyna razem z propozycją randki. No co ja odpowiedziałem, że może zobaczymy. Na tym zdjęciu, które mi wysłała i na zdjęciu, które miała na profilu, wyglądała na osobę dorosłą. Nigdy mnie podejrzewał, że mogłaby mieć mniej niż 18 lat. Nigdy w życiu też nie prowadziłbym konwersacji w ten sposób z osobą, której byłbym świadom i wiedziałbym, że jest nieletnia. Jest mi cholernie wstyd za poziom niektórych konwersacji, które otrzymywałem z kobietami, za niektóre teksty, które się pojawiały. Przepraszam wszystkich, którzy zostali dotknięci tą sytuacją. Ale chciałbym też zauważyć, że na internecie pojawiła się poprawka, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Moi prawnicy już powoli się wszystkim zajmują. Ale najważniejsze jest to, że chciałbym, żeby ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle z tą sytuacją, tacy jak na przykład członkowie Teamu X, nie byli za tą akcję osądzani, ani żeby nie ponosili żadnych konsekwencji związanych z tą sytuacją. Boję się też, że przez tą akcję stracę wasze zaufanie i waszą sympatię. No kurwa, chyba tak. Czy mi bardzo zależy. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka i liczę chociaż na cień wyrozumiałości. Trzymajcie się. No tak pokrótce to nie powiedział dosłownie nic, nie? Trochę to jak takie PR-owe pierdolenie brzmiało. Jakby sztab ludzi kurwa nad tym siedział 2 dni. No tak to trochę wygląda, tylko z jednej strony czy to jest złe, czy to nie jest złe. Spoko. Wynika drama, nie? Wynika dramat. Leci to sobie telefon. Ty kurwa kleisz pizdę, nie? Musimy popatrzeć jak się rozwinie. Przez 2 dni sytuacja się rozwija, mówią dobra, już raczej nic gorzej, lepiej kurwa nie będzie. No nie wiem, tak szczerze to oświadczenie nic nie mówi. Totalnie nic, to oświadczenie nie...